Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Margaret Davis. Matki, bądźcie pewne, że poprawnie dyscyplinujecie swoje dzieci w ciągu pierwszych 3 lat życia. Nie pozwalajcie im umacniać się w ich życzeniach czy pragnieniach. Matka musi być umysłem swego dziecka. Pierwsze 3 lata są okresem, kiedy można zginąć tę miękką gałązkę. Matki powinny rozumieć ważność tego okresu. To właśnie wtedy kładzione są fundamenty. Jeśli te pierwsze lekcje były wadliwe, jak to często ma miejsce dla imienia Chrystusa, dla wiecznego dobra i przyszłości waszych dzieci, szukajcie, jak naprawić zło, które wyrządziliście. Jeśli czekałyście, aż wasze dziecko będzie miało 3 latka, aby nauczyć je samoopanowania i posłuszeństwa, starajcie się usilnie nadrobić stracone lata teraz, nawet ze świadomością, że dzieło to będzie o wiele trudniejsze. Wielu rodziców będzie musiało rozliczyć się ostatecznie przed Bogiem za popełnione zaniechania i zaniedbania wobec swoich dzieci, które zaszczepiły w sobie i pielęgnują złe nastroje i humory przez ciągłe naginanie się rodziców do ich życzeń i woli, podczas gdy to wola i życzenia dzieci powinny być poddawane rodzicom. Rodzice ściągnęli przez takie postępowanie na siebie i na dzieci pełne dezaprobaty spojrzenia Boga. Rodzice, czyżbyście zapomnieli tego, co jest zapisane w Świętym Słowie? Ten, który oszczędza rózgę, nienawidzi swego syna. Dzieci bez rózgi pozostawione są własnemu dorastaniu, zamiast być wychowywane i kształtowane. Uważasz się, że biedne, małe dzieci nie są w stanie zrozumieć korygowania i poprawiania w wieku 10-12 miesięcy, a niestety to właśnie wtedy szybko uczą się okazywać upór, unikając napomnienia, poprawiania i podporządkowywania swoich dzieci sobie. Rodzice prowadzą je do oddawania się złym, diabelskim nastrojom i namiętnościom i w ten sposób dzieci pielęgnują i utrwalają te diabelskie namiętności, także rosną one wraz z nimi i umacniają się i stają się tyle silniejsze, im silniejsze stają się dzieci. Powinieneś poprawiać swoje dzieci w miłości. Nie pozwól im chodzić własną drogą tak długo, aż w końcu się rozgniewają i zmuszą do bycia ukaranymi. Takie wychowywanie jeszcze bardziej pomaga złemu, zamiast je leczyć. Jeśli wiernie wykonałeś swój obowiązek wobec dzieci, zanoś modlitwy do Boga i proś Jego o pomoc. Powiedz Mu, że to Ty wykonałeś swoją część, a potem wierzę, proś Boga, aby On wykonał swoją część, tę, której Ty nie możesz. Proś Go, by temperował ich usposobienie, aby uczynił je łagodne i delikatne swoim świętym duchem. On usłyszy Twoją modlitwę, On z miłością odpowie na Twoje modlitwy. Dzieci powinny być doprowadzone do punktu poddania i posłuszeństwa. Nie wolno pozwalać na nieposłuszeństwo. Grzech czyha u drzwi rodziców, którzy pozwalają swoim dzieciom na nieposłuszeństwo. Zasad powinno być niewiele i powinny być dobrze przemyślane, a kiedy raz już są ustanowione, powinny być egzekwowane. Umysł uczy się rozpoznawać i przystosowywać do wszystkiego, co znajduje niemożliwym do zmiany. Możliwość nieposkromionej pobłażliwości wywołuje pożądliwość, nadzieję i niepewność, a rezultatem jest nerwowość, łatwe uleganie irytacji i niesubordynacja. Nie dawaj dzieciom niczego, o co proszą z płaczem, nawet gdyby Twoje łagodne serce bardzo pragnęło to dla nich uczynić, gdyż jeśli raz osiągną zwycięstwo przez płacz, będą oczekiwały następnej sposobności, by to powtórzyć. Nigdy nie pozwoliłam moim dzieciom myśleć, że mogą mnie zadręczać w swoim dzieciństwie. W swojej rodzinie wychowywałam również członków innych rodzin, ale nigdy nie pozwalałam im myśleć, że mogą zadręczać własną matkę. Nigdy nie pozwoliłam sobie powiedzieć szorstkiego słowa,
czy stać się niecierpliwą, czy niespokojną wobec dzieci. Ani razu, dosłownie ani razu nie pozwoliłam dzieciom górować nade mną, czy sprowokować mnie do gniewu. Kiedy mój duch został poruszony lub kiedy czułam, że jestem właśnie prowokowana, mówiłam: dzieci, zostawmy to teraz na chwilę w spokoju. Od tego momentu nie powiemy już ani słowa na ten temat. A zanim oddalimy się na wieczorny spoczynek, powrócimy do tego tematu i razem porozmawiamy. Mając przed sobą do dyspozycji czas na refleksję aż do wieczora, a dzieci czas na ochłonięcie, mogłam sobie z nimi miło i łagodnie radzić. Jest dobra i zła droga. Nigdy nie podniosłam ręki na moje dzieci, zanim z nimi nie porozmawiałam, a jeśli się łamały i widziały swój błąd, a zawsze tak się działo, kiedy im stawiałam go przed oczami i modliłam się z nimi, jeśli były poddane, a zawsze były, kiedy to zrobiłam, wtedy miałam ich pod moją kontrolą. Nigdy nie stało się odwrotnie. Kiedy modliłam się z nimi, kruszyły się na drobne kawałki i rzucały się w moje ramiona i płakały. Dzieci mają czułą i kochającą naturę. Łatwo je zadowolić i uczynić szczęśliwymi. Przez łagodną dyscyplinę w kochających słowach i czynach matki mogą związać swoje dzieci z własnymi sercami. Manifestowanie srogości czy bycie wymagającym i rygorystycznym są wielkimi błędami. Jednolita stanowczość i wolna od namiętności i pasji kontrola są konieczne, aby zdyscyplinować każdą rodzinę. Powiedz to, co masz na myśli, spokojnie, poruszaj się z rozwagą i realizuj to, co mówisz, bez żadnych uchybień. Niektórzy rodzice są poddani swoim dzieciom, boją się pokrzyżować wolę swoich dzieci i dlatego ulegają im. Tymczasem tak długo, jak dzieci są pod dachem rodziców, zależne od nich powinny być podległe kontroli rodziców. Rodzice powinni poruszać się w mocy decyzji, wymagając, aby dzieci podążały za ich dobrymi poglądami. Pozwól im łączyć i wyżywać uprzejmość z czułością i miłością pod rządami rodziny, a jednocześnie pozwólcie im być stałymi jak skała wobec słusznych zasad. Karcz swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Nie ma większego przekleństwa nad domem, niż gdy się pozwoli młodym iść ich własną drogą. Kiedy rodzice biorą pod uwagę i spełniają każde życzenie swoich dzieci i pozwalają im oddawać się temu, co nie służy ich dobru, dzieci szybko tracą wszelki szacunek do swoich rodziców, jak również cały szacunek do autorytetu Boga i człowieka, prowadzone są jako niewolnicy wolą szatana. Helip był przeklęty przez Boga, ponieważ nie powściągał swoich synów natychmiastowo i zdecydowanie. Pan Bóg nie będzie usprawiedliwiał złych rządów rodziców. Dziś setki dzieci poszerzają armię wroga, żyjąc i pracując z dala od Bożych celów. Są nieposłuszne, niewdzięczne, nieuświęcone, ale grzech leży u drzwi ich rodziców. Chrześcijańscy rodzice, tysiące waszych dzieci ginie w grzechach z powodu waszych porażek i waszej nieudolności w mądrym zarządzaniu domem. Pomiędzy obojgiem rodziców nie powinna się pojawiać nawet najmniejsza sprzeczność w kierowaniu i wychowaniu ich dzieci. Rodzice mają działać razem jako jedność. Nie może być żadnej dysharmonii w ich podejściu. A jednak wielu rodziców nie ma jedności zdania i w ten sposób psują swoje dzieci. Jeśli rodzice z czymś się nie zgadzają, niechaj oddalą się od obecności swoich dzieci aż do chwili, gdy osiągną porozumienie. Dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Mateusza 12, werset 25. Cierpliwi, pełni miłości, jako wierni zarządcy nieskończonej łaski Boga, rodzice mają wykonać wyznaczoną sobie pracę. Wszystko ma być wykonane w wierze. Nieustannie muszą się modlić, aby Bóg przydał swoją łaskę ich dzieciom. Nigdy nie wolno stać się rodzicom zmęczonymi, niecierpliwymi, nerwowymi w ich dziele. Muszą mocno zacieśnić się i zjednoczyć ze swoimi dziećmi i Bogiem. Powinniśmy modlić się do Boga o wiele więcej, aniżeli się modlimy.
Jest to wielka siła i błogosławieństwo we wspólnym, rodzinnym modleniu się i za naszymi dziećmi. Kiedy moje dzieci zrobiły coś złego, a ja porozmawiałem z nimi uprzejmie, a potem modliłam się za nie, już nigdy później nie okazywały się koniecznym karanie ich. Ich serca stapiały się w łagodności przed Duchem Świętym, który działał w następstwie modlitwy. Dziękuję.